Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie gruby temat. Konkretnie będziemy rozmawiali o tym, jak oszukują nas inni hodowcy kur. Odniosę się trochę do polskiej sceny YouTube'a, do polskiej sceny w ogóle, nie wiem, internetu, bo nie śledzę zagranicznych, nie wiem jak to wygląda, ale wiem jak to wygląda w Polsce i może nie będę mówił o błędach, jakie ci ludzie popełniają i co oni wam mówią, tylko chcę dzisiaj się odnieść tak ogólnie i przedstawić, jak ja to widzę i powiedzieć, że bardzo często ci ludzie mówią nieprawdę i dlaczego to mówią. Także dzisiaj zapraszam was do oglądania. Także moi drodzy, pierwsza rzecz, o której tutaj chciałbym wam powiedzieć i nakreślić, jest to, że większość produktów, większość promocji i większość towaru czy rad, które widzicie na rynku, są sprzedawane za pieniądze. To znaczy, ci ludzie w większości nie robią tego z dobrej woli, tylko robią to, bo jakaś firma na przykład ich wynajęła, albo jakaś firma im zapłaciła, żeby oni reklamowali dany produkt. Dzisiaj odnosimy się tylko do rynku drobiu, natomiast na wielu rynkach to funkcjonuje. I teraz tak, powiem wam, moi drodzy, jak to wygląda. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o drób, to zauważyłem, że wielu youtuberów, ale nie tylko, w internecie reklamowane są produkty, które są, powiem kolokwialnie, gówniane. Są to produkty, które są sprzedawane po to, żeby dość duże firmy się po prostu dorobiły, żeby zarobiły konkretne pieniądze. Natomiast ja chcę was przed tym przestrzec i powiedzieć, że jeżeli naprawdę widzicie jakiś produkt, to warto się skonsultować faktycznie z kimś, kto te produkty, może wyjdziemy na chwilę, bo widzę, że się głośno zrobiło, ale kto te produkty faktycznie używa, albo z kimś, kto jest w stanie wam coś więcej na ten temat powiedzieć, najlepiej z jakimś hodowcą, który testował te produkty w praktyce. Dlaczego? Dlatego, że w większości, tak jak wam powiedziałem, niestety te produkty mogą być oszukane. Bardzo często się tak dzieje i my jako hodowcy musimy o tym pamiętać. Tutaj, moi drodzy, nie chodzi o to, żeby nie kupować od tych firm, bo są firmy na rynku, one funkcjonują i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli widzimy, że produkt jest gówniany, jeżeli czytamy skład tego produktu, mamy go od osoby, którą w jakiś sposób znamy, bo właśnie śledzimy, czy oglądamy ją, to naprawdę warto to zweryfikować w praktyce. Często się tak dzieje, że na pewne tematy wypowiadają się ludzie, którzy się na te tematy wypowiadać nie powinni, dlatego ja na przykład tematów związanych z medycyną staram się nie poruszać, bo po prostu na przykład się na tym nie znam i uważam, że większość ludzi po prostu się na przykład na kwestiach związanych z zdrowiem nie zna i nie powinna się na ten temat wypowiadać. Oczywiście ktoś powie, że ja się na tym nie znam, też może tak być, ale w większości przypadków ja zauważyłem, że większość osób po prostu mówi bzdury i trzeba to powiedzieć jasno. Teraz zauważyłem, że część nawet youtuberów, nie będę wam mówił kto to i co to, ludzi, którzy mają dużo więcej subskrypcji ode mnie, zaczęło chyba oglądać mój kanał, bo zaczęli mówić faktycznie z sensem, zaczęli mówić konkretnie, dokładnie, jak pewne rzeczy powinny wyglądać, jak to jest. Więc też jestem w szoku, czy oni po oglądaniu moich filmów, czy po prostu sami stwierdzili, że już nie będą gadać takich głupot, tylko zaczną mówić rzeczy konkretne. Od razu powiem, że ja się nie chcę nikomu narazić, nie chcę nikomu nic mówić, tylko robię to z dobrej woli, żeby was po prostu, moi drodzy widzowie, przestrzec, bo wiem, ile czasu, wysiłku i pieniędzy was po prostu to wszystko może kosztować, jeżeli się nadziejecie. O co chodzi? Często widzę takie komentarze, że kupiłem produkt, zakupiłem produkt dla drobiu, miał być dobry, miał pomóc, nie pomógł. To jest jeszcze, słuchajcie, do zaakceptowania, nie każdy produkt pomoże. Ale gorzej jest, jeżeli ten produkt zaszkodzi. Często youtuberzy czy jakieś inne firmy współpracują z influencerami, czyli takimi ludźmi dość popularnymi teraz w internecie i oni reklamują ich produkty, no a że my te osoby znamy, to często te produkty kupujemy. To też, moi drodzy, nie jest do końca dobre i warto się zastanowić, czy faktycznie po pierwsze nam jest ten produkt potrzebny, a po drugie, czy on nie zaszkodzi, tutaj właśnie dzisiaj rozmawiając o drobiu, czy nie zaszkodzi naszym kurom w hodowli, czy nic złego się nie wydarzy. Także naprawdę uczulam was, żebyście patrzyli
przede wszystkim nie tylko na cenę, nie tylko na osobę, która to reklamuje, ale przede wszystkim na ten produkt. Po pierwsze, czy on jest Wam potrzebny, a po drugie, co ten produkt ma w sobie, jak faktycznie może pomóc w Waszej hodowli i czy faktycznie może pomóc. Też nie każdy się zna, niektórzy zaczynają, więc łatwo jest takie osoby oszukać, ale wtedy warto się zapytać o źródła, warto się zapytać jakiegoś hodowcy. Możecie napisać do mnie pod jakimś komentarzem w filmie, jak widzicie, ja na każdy komentarz staram się odpisywać, pomagać Wam, więc na pewno na to zwracam uwagę, bo nie chciałbym, żebyście wydawali swoje ciężko zarobione pieniądze po prostu jakimś oszustom tutaj. Oczywiście, no ci ludzie robią to dla pieniędzy, to jest jasne. Natomiast no szkoda, żeby się bogacili waszym kosztem. Jak widzicie, no ja tutaj żadnych produktów nie reklamuję jeszcze, natomiast jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli nawet bym coś reklamował, to chcę Wam powiedzieć od razu, że będą to produkty naprawdę wysokiej jakości. Ja nie chcę wchodzić w jakieś buble, bo uważam, że markę i tak naprawdę taką wartość osobistą tworzymy raz i potem zawsze bardzo szybko możemy ją stracić, a budujemy ją bardzo długo, więc nie warto po prostu sprzedawać czy promować gównianych rzeczy, że tak powiem. Stwierdziłem, że nagram taki odcinek, bo widzę, że naprawdę dużo ludzi ma z tym problem. Dużo ludzi ma problem z tym, jakie produkty ma kupować. Też widzę często jakieś karmidła, poidła w holendarnych cenach, moi drodzy, naprawdę w dużych cenach i się tak zastanawiam po prostu, że ktoś to kupuje. Oczywiście, no jeżeli ktoś jest klient na to, no to ktoś to marżuje za tyle czy za tyle i ktoś to sprzedaje i to jest jak najbardziej normalne. Ja nikomu nie chcę do kieszeni zaglądać. Natomiast jeżeli sprzedajemy faktycznie syf, jakieś gówno, to trzeba o tym mówić głośno, moim zdaniem. Okej, wejdziemy jeszcze do kurnika, zobaczymy, czy się uda coś nagrać. Natomiast tak, tak to się prezentuje, moi drodzy. Oczywiście jak macie jakieś pytania, to piszcie. Jeżeli się z czymś takim spotkaliście, to również napiszcie, a jak nie, no to też możecie napisać, że fajnie, że nie wiem, że was ostrzegłem, czy nie, bo no jest dużo teraz takich ludzi, jak sami wiecie, no mamy, że tak powiem, sytuację w kraju, jaką mamy, nie każdemu się wiedzie, każdy chce jakoś tam zarobić parę groszy, a niekoniecznie liczy się z drugim człowiekiem. Także warto na to zwrócić uwagę. Wracając do sceny politycznej, wracając do polskiego YouTube'a, do polskiego internetu, tutaj sprawdzając właśnie te strony, słuchajcie, często napotykam na artykuły, może kiedyś nagram dla Was, jakie błędy są w tych artykułach, czego nie powinniśmy robić, a jest to zapisane, to też myślę, że będzie dość ciekawy odcinek. Natomiast tak jak mówię, dużo ludzi w ogóle nie ma styczności z zdrowiem. Jeżeli ktoś hoduje kury, a część ludzi, która hoduje kury, słuchajcie, nie przesiaduje w internecie, bo ma inne sprawy na głowie, ale nawet duzi fermiarze, którzy mają i czasami czytają te fora, to po prostu wierzcie mi, że się z tego śmieją, bo po prostu ludzie walą ściemy, ludzie oszukują, gadają takie rzeczy, że po prostu no, bo po prostu się na tym nie znają. My też się nie znamy na wielu rzeczach, dlatego najlepiej czasami się po prostu nie wypowiadać, a nie gadać takie głupoty. No ale wiadomo, po co się to robi. Także to tyle, moi drodzy. Faktycznie filtrujcie wiedzę, sprawdzajcie, co robicie i jak to robicie, czy coś sprzedajecie, czy kupujecie. Warto czasami się zastanowić, czy warto to kupić. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.